Trzymaj się wiatru, kochana. Gościem muzycznej jedynki jest Robert Kasprzycki. Dzień dobry. Dzień dobry, Małgosiu. Dzień dobry Państwu. Jestem zła. Znaczy, jestem zła na tego mężczyznę, który śpiewa w tej piosence. Nie wiem, czy mogę mówić, że to ty. Na ten podmiot liryczny. Co to znaczy, gdy zabraknie mnie? Przecież ona jest od niego uzależniona. Ona żyje życiem tego mężczyzny. I nagle, gdy zabraknie mnie, dokąd on się wybiera? Jak mogłeś jej to zrobić? Tak, to jest trochę wymyślone jako taka fikcyjno-prawdziwa postać, w której ten ktoś, kto pisze, czyli ja, wyobraził sobie tę, która zostanie po nim, powiedzmy. No właśnie. Piosenka przejmująca i muszę przyznać, że jest co najmniej dwa problemy z twoją najnowszą płytą. Po pierwsze, już 3 razy, słuchając jej w samochodzie, nie zjechałam tam, gdzie trzeba. 2 razy z trasy Łazienkowskiej, 1 raz do domu nie skręciłam, ponieważ zasłuchałam się i po prostu pojechałam prosto o 10 kilometrów za daleko. I mam nadzieję, że to jest dobra rekomendacja. Druga sprawa jest taka, że mam teraz problem, proszę państwa i Robercie, który utwór zagrać jako drugi. Ponieważ bardzo lubię i bardzo mnie trzyma Dzień, chwila, moment, czyli pierwszy utwór na płycie. Trzymaj się wiatru, kochana, który przed chwilą posłuchaliśmy. Doskonały, zresztą singiel od maja już chodzący, od maja już będący w różnych rozgłośniach. Tristessa, bossa nova z piękną, mięciutką trąbką. I tak, Martin Eden, ja nie powinnam tego mówić, tylko ty, ale to ja mówię, że to doskonała aranżacja znowu tutaj i narasta atmosfera taka, no i rozmarynowa, znowu moja ukochana piosenka. I co my teraz zrobimy, jeśli będę musiała wybrać jedną? Możemy puścić wszystkie zamiast gadania mojego, na przykład. Myślę, że spokojnie można puścić jako piosenkę numer 2, chyba rozmarynową, bo to jest taki utwór, po pierwsze na jesień, po drugie jest ładną klamrą tej płyty, po trzecie jest zaśpiewany takim głosem, który u siebie najbardziej lubię, czyli głosem, który mówi czasami, a czasami śpiewa. I tu jest tak, że jest bardzo dużo w aranżacji rzeczy, które podnoszą tekst, który jest niegłupi. I to taka piosenka na jesień. Ona nie jest żadnym planowanym singlem, ani niczym takim, natomiast ja ją po prostu bardzo lubię jako utwór, który zamyka myślowo tę płytę i jest o czymś. Bo to jest piosenka, jeśli dobrze rozumiem, o miłości, która nie zdążyła być samą sobą. Ona po prostu się jeszcze nie wydarzyła, a już musi umrzeć. Tak, ja najbardziej lubię, jeżeli chodzi o pisanie o nich. Wszyscy moi mistrzowie świata, od Coena po rozmaitych mrokowych bogów, tym się zajmowali, czyli kochaniem kogoś albo nie. Natomiast ja to staram się to wszystko tak pogmatwać, że najwięcej dzieje się w głowie, moim zdaniem. Tak jak Woody Allen powiedział, że jego ulubionym organem, który dostarcza mu satysfakcji, jest mózg. W tym wypadku lubię, jak coś się dzieje w tekście, co sygnalizuje, że pewne rzeczy mogą zaistnieć głównie w głowie i w sercu, załóżmy. Niekoniecznie faktycznie. Ta piosenka właśnie jest takim trochę zabijaniu tej miłości, jak w piosence, którą śpiewała kiedyś Hanna Banaszak. To jest taki rodzaj właśnie zniweczenia tego czegoś, co może się stać. Co nie jest takie proste, jak państwo posłuchają tej piosenki. Zobaczą państwo, jakie cierpienie głęboko ukrywane przeżywa Robert śpiewając. Ach, przeżywa. To bardziej jest piosenka, w której staram się tekstowo ugłaskać to zabicie tej miłości jako taki fakt, a zarazem ją opisać jako rzecz, tę postać, którą kocham w rozmaitych wariantach i trochę z niej drwiąc, trochę ją obśmiewając, trochę ją przytulając do siebie. I właściwie tam jest jedyna dobra rzecz, którą lubię w tej piosence, to jest to, że to jest piosenka o zabijaniu miłości bez samoużalania się. Nie lubię samoużalania się w tekście i ten tekst jest taki, można by rzec, męski na poziomie chowania pewnych uraz i tego, czego być może kobiety nie lubią, czyli jak mężczyzna nie mówi, co tam ma do powiedzenia. Nie udaje twardziela. Tak, to jest taki tekst, w którym mężczyzna nie udaje twardziela, tylko cały ten ciąg słów i zwrotek jest takim właśnie wyliczeniem rzeczy, które się nie mówi, wypowiedzianą formą. Jak w niewysłanym tym liście, ta miłość umrze najczyściej. Ta miłość spłynie po szybie. Ta miłość bez większych zdziwień. Ta miłość bez zbędnych wyznań. Zamknie się cicho jak blizna podlana balsamem ciszy. Umrze nim ktoś ją usłyszy. Nim ktoś ją usłyszy. Thank you.
bez sensu i powinności, które przystoją miłości. Ta miłość ślepa i głucha, miłość wytarta do sucha, bez łez, bez deszczu, bez potu, już nam nie sprawi kłopotu. Nie sprawi kłopotu. Wiecznie zdziwiona tym, że ktoś kogoś pokonał w turnieju min i wykrzywień. Ta miłość po trzecim piwie, ta miłość w słowie po słowach, miłość rozmarynowa z pikantną przyprawą blagi, ta miłość z uśmiechów nagich. Śmiechów nagich. Ja mam dobre rozwiązanie chyba dla tych wszystkich, którzy chcą usłyszeć więcej piosenek i dla mnie też. Trzeba się wybrać na koncert, na którym nie tylko piosenki z tej płyty się pojawią, ale też i wiele, wiele innych. To może w takim razie proszę Cię, Robercie, o daty najbliższych i miejsca najbliższych koncertów. 30 listopada przede wszystkim gramy w Warszawie, w Harenda. Mhm. Dobrze mówię, chyba zawsze mi się mylą te wielkie kluby. Harenda zatem. Koncert wieczorny gramy jeszcze wcześniej, 28 listopada w Wrocławiu. Gramy 18 w Lublinie. To trzeba zresztą patrzeć na stronę. Ja teraz jestem, żebym tak przejęty tym, że jestem w tym wielkim gmachu Polskiego Radia, które tworzyło moją umysłowość przez lata słuchania latem, lata z radiem i innych rzeczy przez inne pory roku, że trochę mi się mózg przyklastrował. Więc trzeba zajrzeć na stronę www.kasprzycki.pl. Tam jest taki dział koncerty i tam wszystko jest. Można też na Facebooku zajrzeć. Bo tam jest ta część moja mózgu, mhm, która odpowiada za dane. Ale to jest tak, że jest Lublin, jest Wrocław, jest Warszawa.
Jest tam jeszcze na tej stronie twojej coś takiego jak życiopis, a tam taki fakt związany z gmachem Polskiego Radia właśnie, że w 96 roku pierwszy program Polskiego Radia wybrał twoją piosenkę i nazwał twoją piosenkę Niebo do wynajęcia piosenką roku, literacką piosenką roku 96. Tak mi przekazano, że to był rodzaj jakiegoś takiego plebiscytu bądź czyjegoś wyboru i ta piosenka Niebo do wynajęcia, bo o niej mówimy, była uznana za piosenkę ładną, sensowną, ciekawą. Ładną, sensowną, ciekawą, tak skromnie. I teraz 18 lat po tamtym wydarzeniu, 18 lat powstaje płyta 4, która rzeczywiście jest czwartą płytą, bo jeszcze jest koncertowa po drodze, rok 2014. I słucham tej płyty i słyszę to, co pewnie wszyscy słyszą i to, co ty słyszysz w sobie pewnie, że po prostu no nie ma rady. Dojrzałeś, jesteś dojrzałym, tak, mądrym, fantastycznym. Tak, facetem o głosie z taką chrypą, której nie da się udawać. A to taka chrypa wynikła z tego, że tam była zima i jesienią się przyjeżdżało. Absolutnie w to nie wierzę. No to jest chrypa, która wynika z przeżyć. I naprawdę, proszę państwa, słucha się tej płyty z dreszczami na plecach. Jesteś odważny, czy po prostu nie umiesz inaczej? Bo o to mi chodzi. Dlatego, że na całej płycie 60 minut muzyki, tekstów, które ze sobą współgrają, co nie jest znowu takie oczywiste i nie zdarza się często, przenikają się. Trzeba myśleć przy tych piosenkach. To znaczy, można nie myśleć, ale to wtedy boli. Ale są za to ładne melodie, których można słuchać. Jak się wyłącza mózg, słyszy się tylko ładne melodie. To prawda. Lubię tak pisać piosenki, żeby one, jak ktoś chce wejść w tekst, to wchodzi, a jak nie wchodzi, to są ładne melodie do zanucenia przy goleniu na przykład. Nie umiesz inaczej, czy to jest odwaga, żeby nagrać płytę po tylu latach, która ma 60 minut, 14 utworów i po prostu nie jest byle czym. Nie ma tam ani jednego utworu papki. Ale nie wiem, czy to jest kwestia odwagi, czy jakiejś niezgody. Ja po prostu, jak rzekłem o tym Radiu Polskim, czy nie, ja jestem wychowany na kulturze lat, powiedzmy, 70., która miała w sobie piękną mieszankę podciągania słuchacza do poziomu, nie wiem, starszych panów, czy piosenki popowej, której tekstami można się było, żebym szczycić, bo tam byli i Hofta, i Osiecka, i Młynarski, to byli mistrzowie świata tekstowi. I oni jakby wyrabiają w człowieku taki odruch, że jak słuchasz piosenki, to ona powinna mieć i ładną melodię, i fajną aranżację, i dobry głos, i coś w głębi. Czyli jeżeli nawet jest to popowa piosenka śpiewana przez Ewę Bem i myślisz, że to fajnie się przy tym tańczy, to jak wchodzisz w tekst, myślisz, ach, to jest pięknie napisane, albo jest o czymś. I to jest tak, że ja liczę na to, że są ludzie, którzy urodzili się w latach wcześniejszych bądź późniejszych i rodzice ich słuchają takiej muzyki lub im to dali, że piosenka, jak mówi poetka, musi posiadać tekst, ale ten tekst nie ma być watą, tylko ma być osią tej piosenki. Jeżeli potrafisz, tak jak w piosence francuskiej, dołączyć do tego piękną melodię, która zawija się wokół całości, jak to powiedział kiedyś swego czasu Leonard Cohen, że rodzisz czasami piosenki, które mają być wątlutkie melodyjnie, teoretycznie, ale ta melodia trzyma się ciebie i trzyma, i trzyma, i trzyma. I ja się trzymam, żebym tej nuty, że piszesz piosenkę trochę jak ci mistrzowie, nie wiem, jak Jerzy Wasowski, który uczył pisania piosenki na poziomie tego, że sylaba musi mieć przypisaną nutę, że tej nucie musi być przypisana jakaś emocja. I jakby ja idę po prostu tym tropem, wbrew może temu, co w tej chwili się jakbym kreuje, czyli to, że rytm jest podstawą. Ja wierzę w słowo, nie tylko dlatego, że jestem drugim polonistą z wykształcenia, ale także takim odbiorcą słów i myśli i emocji, które są na poziomie właśnie słów. Czyli wyrażenia się przez jakiś tam określony kod mówienia. Ja nie jestem, żebym takim dzieckiem inteligenckim, które było uczone biciem szpicrutą po łapkach, żeby ładnie mówiło, ale staram się, żeby słowa, które do mnie docierają, które z siebie czasami generuję, miały sens, miały cel, były powiedziane, nie wiem, z uwagą albo z szacunkiem do odbiorcy. Taka skaza, rzekłbym, ironicznie, autoironicznie. Niechże ta skaza się ciebie trzyma na zawsze. Płyta się nazywa 4, nosi tytuł 4. Już wiemy z jednego względu dlaczego, ale też jest was czterech. Jest nas czterech, cztery pory mroku, jak to sobie kiedyś nazwałem. I jeszcze jest jedna podstawowa kwestia. Kiedyś miałem płytę mającą tytuł Światopodgląd. Tak. I ona zawsze była nazywana Światopoglądem. Więc stwierdziłem, że nie będę robił żadnych poprzeczek tym, którzy będą ewentualnie o tej płycie mówić, więc nazwę ją po prostu 4. Bo 4 to jest taka rzecz, która pada często w rozmowach. 4 kilo ziemniaków proszę, albo nie wiem, 3 po 3 można kleść. Dziękuję bardzo za wiarę w dziennikarzy. Nie, to nie jest kwestia, to jest kwestia takiego czegoś, że ja zawsze później musiałem
poprawiać i to rozumiem. Ja się czułem niezręcznie. Mógłbym wymyślić jakąś, na przykład, tak jak powiedziałem, cztery pory mroku i to jakby to nawiązanie do Vivaldiego byłoby jakimś takim mrugnięciem, ale i tak byłoby to czytane, pisane jako cztery pory mroku. Tak. No bo to jest jakby kwestia takiej wygody mózgu, że on pewnych głosek nie widzi. I oczywiście ta czwórka mi także o tyle pasowała, że to była czwarta płyta czterech ludzi, cztery jakby rozdziały, bo ja sobie wymyśliłem w pierwotnej wersji tę płytę jako rodzaj ścieżki dźwiękowej do kilkunastu filmów, czy takich rzeczy, które możemy nazwać etiudami filmowymi. I właściwie czasami tak jak Tristessa powstała jako rodzaj ścieżki dźwiękowej do snu, że mi się ta melodia w jakimś sensie przyśniła i widziałem pewne rzeczy, nie fakty, nie fabułę, tylko taki rodzaj takiego krótkiego wniknięcia w zdarzenie. I z tego wyniknęła piosenka. Także ja mógłbym sobie wyobrazić wszystkie te piosenki właśnie w takich krótkich filmach, czy na zakończenie tych filmów, czy w środku. I one były właściwie 14, czy 13 właściwie, bo to jest 14 piosenek, z których 13 stanowi sensowną całość. Piosenka 14 może tak, jest piosenką. Taki dodatek. Takim dodatkiem na poziomie właśnie mojego ironicznego uszczypnięcia show biznesu współczesnego, czy współczesnej telewizji medialnej, papki, tak by można to nazwać, tego, co dociera do odbiorcy. Ale to jest 13 piosenek, powiedzmy, z czterech filmów, które mówią o różnych wymiarach. Jest bossa nova, jest rock, jest. To trzeba zobaczyć po prostu. Tekstowo jest to jakoś tam, też trzyma się za zębia i działa. To nie jest koncept album, ale ma rodzaj takiego przemyślanego całościowo wizerunku artysty czy wykonawcy. Chciałam podziękować za tę płytę, dlatego że ona rozjaśnia mi dni i sprawia, że ja wierzę, że jest jeszcze więcej sensu w życiu niż jest. A bardzo dziękuję. Ten czas to tylko...